Witamy serdecznie prosto z Płocka na podobno największym festiwalu w Polsce, ale nie wiem, czy ktoś to zbadał. Podobno to jest największy w Europie, chociaż też nie wiem, czy ktoś to zbadał tak naprawdę. Największy w Europie chyba nie, ale... Splash jest chyba największy, tak? Splash i chyba Kemp też jest większy. Jest większy. O Kempie jest ogromny. Nowego line-upu w tym roku, tak uważam. Ja na Kempie byłem 2 razy, ale to ze 3 lata temu. W każdym razie, no fajnie tam pojechać, nie, ale na Tomorrowland ze skoczy. Tomorrowland chciałbym zobaczyć. Podobno drogie bilety strasznie. Nie byłem, ale bym chętnie sprawdził. I jeszcze Kazantip jest fajny, gdzieś na Ukrainie, tam gdzieś tam. Jeszcze jest ten takiej mieszanej muzyki Roskilde, nie? O Roskilde, tak. O. To jest w Danii. Wielkie to jest, pizdu. Ja mieszkałem. Nieraz śledziłem, wiesz, wykony na żywo, kurwa, różnych artystów, to kurwa, mówię, ja pierdolę. Człowieku, jak wjechał z kawałkiem Crazy tam na YouTubie, to jest to... Ja go widziałem na Kempie. Sztos. Mocno. Nie widziałem. Mocno. Mieszkałem w Danii przez pół roku, bo jeździłem na Ritchie. Gdzie? Woziłem ludzi. W Kopenhadze. No. Tam poznałem tutaj ludzi. Tutaj kolega Julas ma Osendę, tak? Ty masz jakąś rodzinę, tak? Czy coś? Gdzie? Osendę? Nie, tam byśmy znajomy. Aha, uznajomy. No. Fajna znajomy. Skandynawia jest. W ogóle fajny kraj, dobrze się ludziom żyje, a kurwa największy odsetek samobójstw. Nigdy nie byłem w Danii. No dziwne nie jest, że największy odsetek samobójstw, jak mają tak mało tak słońca. Tak mało słońca, co? Naprawdę? Są takie statystyki? Tak. No tak. No w Norwegii jest największy odsetek. Nie. Ale druga sprawa, że tam nie ma alkoholu i zastępują go heroiną. A może? To też słabo. To znaczy, Szwedzi przyjeżdżają do Kopenhagi się najebać. Bo Szwedzi mają gorzej jeszcze z alkoholem niż Kopenhagi. Norwegia i Szwecja generalnie ma kibel. Wódki nie ma, ja wódki nie piję, ale nie ma alkoholu. A sąsiada też ciężko podobno, kumel tam się wyprowadził, to rzeczywiście ładny widok, fiordy, ten teges, nie? Ale sąsiad kurwa 3 może ma gdzieś tam rozrzucony kurwa, daleko. Wszędzie źle, ale w domu najlepiej. Nie no, nie ma co narzekać, nie? Dobra, to co? Gdzie teraz grasz następny koncert? W przyszłym tygodniu gramy urodziny Gandzia Mafii w Zabrzu, a dzień później jedziemy do Opola Lubelskiego na Honabibę Festival. Jutro na szczęście mamy wolne, ja się cieszę, bo już jestem zjebany tą trasą, wiesz? No wiesz, no wszystko może zmęczyć, nie? No kurwa, no jest po prostu, wiesz, się tym bardziej, wiesz... Mamy trochę inaczej, bo mam 2 dzieci, no tak. Jest mega wyeksploatowany jestem w tygodniu, wiesz. No tak, muszę kurwa firmę ogarniać i wszystko do 15, a od 15 jestem z rodziną i nagle jest kurwa 22, a jeszcze chciałbym coś napisać i kurwa siedzę do 2, wstaję o 8 i kurwa. I co, i ten kierat ci nie odbiera jakoś weny, czy bardziej się napędzi? Nie, właśnie to jest kurwa, człowieku. Jeszcze bomba, jeszcze podkrętka. Zajebista. Kurwa. Ale druga sprawa, że nie tracę kontaktu, wiesz, z dobrymi rejami i jakimś tam osiedlem i coś. Nie jestem taki, że... Nie odcinasz się. Nie jest normalnie. No to chodź. Jak słuchacie dobrego rapu, to sprawdzajcie nasze numery. BOR, Biuro Ochrony Rapu. Nie kojarz nas kurwa z rządem, jak kiedyś zarapował słoń. Pozdrawiam wszystkich. One Way, One Love, One Crew. Razem ze mną DJ Pasza. Wielka piona kurwa dla ciebie. Dzięki mordo. Pozdro. Pozdrawiamy.